Roxana Halabry, witam w kolejnej odsłonie rozmowy kwalifikacyjnej. Dziś rekrutujemy na strażnika miejskiego. Proszę się przedstawić i podać swój wiek. Dzień dobry, Piotr Stępień, lat 30. W Polsce pracuje około 10 tysięcy strażników. Strażnik miejski należy również do tych najbardziej niewdzięcznych zawodów. Wynagrodzenie też w sumie nie jest powalające. Skąd decyzja o tym, aby zostać strażnikiem? No, kwestia współpracy z ludźmi, kontaktu, praca, która nie jest standardowa, tak to można nazwać, bo w każdym momencie pracy robimy coś innego. Wychodząc z miasta, spotykamy różnych ludzi, różne interwencje podejmujemy i zakres tych interwencji jest dość duży. Mówi się, część ludzi tak uważa, że strażnik miejski to, jeśli chodzi o zawody związane z pracą mundurowych, tak w ogóle jest niżej w szeregu niż policjant. Pan się z tym zgadza? No, ciężko mi się do tego odnieść, aplikując na strażnika. No, ciężko mówić, że inna praca jest trochę wyżej, czy ta praca jest trochę niżej. Tak naprawdę stopień trudności, stopień odpowiedzialności jest taki sam, więc trudno tutaj jakby no, generalizować to, że praca policjanta jest wyżej, niżej jest praca strażnika miejskiego, bo tak naprawdę robimy to samo. To samo, no to jeśli... Ale te kompetencje... Mówimy tutaj o to samo, to znaczy to ten poziom trudności, o którym mówiłem na samym początku, oraz to, że wychodząc do ludzi, mamy bezpośredni kontakt właśnie z petentem, a to nie jest rozmowa z petentem w formie jakiejś grzecznościowej czy uprzejmej rozmowy. No tutaj nakładamy zazwyczaj grzywnę, więc musimy dokładnie znać przepisy prawa, musimy dokładnie wiedzieć, jak z taką osobą przeprowadzić rozmowę, no i wytłumaczyć, co źle zrobiła. Mhm. Strażnik miejski też nosi mundur, chociaż zawód ten nie jest uznawany do... wliczany do służb mundurowych, ale pan kiedy po raz pierwszy założył swój mundur, co pan wtedy czuł? Tak naprawdę to jest zawód, który jest uznawany za umundurowany. Tu jest taka delikatna różnica. Pracujemy tylko i wyłącznie w mundurach. Nie ma możliwości pracy po cywilnemu. Ja rozpocząłem pracę w 2009 roku, 1 maja, no, w majówkę, można tak powiedzieć. To było nowe, ciekawe doświadczenie. Na początku przygotowanie do służby, później szkolenie, które trwa 6 tygodni. Później egzamin państwowy, który trzeba zdać i tu jest i sprawnościowy, i z technik samoobrony. Tutaj mamy również praktykę w jednostce. Dopiero po tym wszystkim możemy otrzymać bloczek z mandatami, tak zwany, plus wezwania, plus legitymację do tego, żeby móc patrolować w pełni uzbrojonym prawnie i technicznie funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Strażnik miejski patroluje ulicę, zagląda we wszelkiego rodzaju zakamarki, sprawdza, czy jest porządek na ulicy. Część pracy to również w dużym stopniu wystawianie mandatów. A spośród tych wszystkich interwencji, w których pan brał udział, które z tych zadań sprawiło albo sytuacja sprawiło panu najwięcej trudności? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o przekrój pracy strażnika miejskiego, tu musimy powiedzieć, że jest bardzo dużo przepisów prawnych, które strażnik musi znać. To jest od prawa budowlanego, po ruch drogowy, po ochronę środowiska. Z każdego tego zakresu jest mnóstwo zawiłych właśnie przepisów prawnych, które musimy na miejscu zakwalifikować i wyjaśnić petentowi. I to, co jest najtrudniejsze, to jest właśnie dostosowanie tego, dopasowanie konkretnego przepisu, konkretnej sytuacji i wytłumaczenie właśnie osobie, która dopuściła się wykroczenia czy przestępstwa, że właśnie ten i ten artykuł został złamany i za to grozi kara. Osoba najczęściej się nie zgadza, tłumaczy, że to nie tak jest, że to zupełnie jest wymysł strażnika, czy wymysł prawny. No niestety jest konkretny zapis w ustawie, który musimy zakwalifikować i musimy z niego po prostu petenta rozliczyć. W takich sytuacjach, kiedy mieszkaniec czy osoba, której należy się mandat za pewne wykroczenia, nie zgadza się, stawia opór, być może jest agresywna, pan to odbiera czasami w jakiś sposób taki osobisty, jeśli ktoś na przykład panu naubliża? Nie można odbierać tego w sposób osobisty, bo jesteśmy funkcjonariuszem publicznym i tu nasza rola właśnie jest w tym, żeby taką osobę uspokoić, po pierwsze, wyjaśnić jej w sposób skrupulatny i merytoryczny, dlaczego ta interwencja wobec niej jest podejmowana. No i to jest właśnie ta predyspozycja do tej pracy również strażnika miejskiego, czyli mieć tą empatię, jak i umieć rozmawiać z ludźmi. Bo każda osoba na ulicy jest inna, każda osoba inaczej odbiera to, co do niej mówimy i kwestia właśnie wyczucia osoby i tego, jak z nią poprowadzić rozmowę. Pan jako rzecznik Straży Miejskiej, może inaczej powiem, co jakiś czas wraca temat, czy Straż Miejska faktycznie jest potrzebna. W kilku miastach zrezygnowano z tej formy patrolowania
ulic, ale pan jako rzecznik Radomskiej Straży Miejskiej co jakiś czas odbiera takie informacje czy zarzuty i musi udowadniać czy przekonywać do tego, że Straż Miejska jest potrzebna. Pana nie męczy to, że ten temat wraca jak bumerang? To jest bardzo niewdzięczny temat, bo udowadnianie, że jestem potrzebny, to jest tak jakby no, walka z wiatrakami. Szkoda, że nie mówiliśmy o tym, że część straży, która rozwiązano, również w niektórych miastach ją przywrócono, bo okazało się, że bez tej formacji nie ma możliwości funkcjonowania w sposób poprawny to, co należy do gminy czy do miasta, czyli do prawa miejscowego. To, co gmina jest zobowiązana do niektórych właśnie czynności, jeżeli chodzi o prawo miejscowe, którego policja nie zrobi za Straż Miejską, to właśnie jest ta przestrzeń, w której my się świetnie odnajdujemy i to, co radni uchwalą w formie uchwał Rady Miejskiej, my to wykonujemy. Przykład? Przykład właśnie to jest taki dotyczący chociażby parku kulturowego, który mamy w centrum Radomia, o którym mało osób wiedziało, gdzie tutaj mamy afisze, mamy reklamy, których nie możemy rozwieszać bez zgody konserwatora zabytków. Mamy ustawę śmieciową, tutaj uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie kontrolujemy przedsiębiorców pod kątem tego, czy podpisali umowy, czy wyrzucają odpady w sposób legalny. Sprawdzamy, czy mieszkańcy terenów niezabudowanych, niezamieszkałych, również te odpady, które na tych działkach powstają, również je utylizują w sposób prawidłowy. Także zakres tych prac, nie mówiąc już o ruchu drogowym, o komunikacji miejskiej, o kontrolach, zakres tych prac, jeżeli chodzi właśnie... imprezami masowymi. Dokładnie. Tego jest mnóstwo i no, to jest przestrzeń właśnie dla Straży Miejskiej. Pan lubi być strażnikiem? Bardzo lubię. To jest praca, tak jak mówiłem na początku, nietuzinkowa. Dlatego ciężko znaleźć taką pracę, gdzie mamy każdy dzień inny. Tak naprawdę przychodząc do pracy nie wiemy, z czym się spotkamy. Czy dzisiaj będziemy gonić za przestępcą, czy dzisiaj spotkamy miłą osobę, czy może niemiłą osobę. No, to, co wychodzimy w teren tak naprawdę każdego dnia jest czymś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. I takich przypadków właśnie w nocy najczęściej, kiedy to patrole nocne jeżdżą, bo pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. To też trzeba podkreślić. W każdej chwili możecie Państwo zadzwonić na Straż Miejską i zawsze otrzymacie pomoc. To jest bardzo ważne. I to, że wychodzimy w nocy, gdzie są grupy osób, gdzie są osoby uzbrojone często. Często mają posiadają właśnie narzędzia ostre jak nóż czy inne. No, w chwili podejmowania interwencji my o tym nie wiemy. I taka interwencja robi się dość mocno ciekawa. Pozwolę sobie tutaj przypomnieć dziecięce marzenia, w zasadzie chłopięce marzenia. Często jest tak, że chłopcy chcą zostać strażakiem, policjantem, pilotem. Gdzieś te mundury tutaj są w tej sferze marzeń. Często się nie słyszy o tym, żeby chłopiec chciał zostać, czy dziewczynka, strażnikiem miejskim. Pan chciał od początku zostać strażnikiem miejskim. Czy wyszło to niejako po drodze? Formacja Straży Miejskiej tak naprawdę funkcjonuje w społeczeństwie polskim od roku 90. I tak naprawdę budowanie wizerunku Straży Miejskiej trwa cały czas, co jest również problemowe przez to, że często się mówi, że jesteśmy niepotrzebni, że jedynie utrzymuje nas z naszych podatków ludzie i tak dalej. Nie patrzymy na to, co robimy. Czym zajmuje się strażnik miejski? Jaki jest jego zakres kompetencji? W jakich sprawach pomaga? W jakich sprawach się do niego zgłaszamy? Ja powiem tak, że 17 tysięcy interwencji rocznie, które wpływa jedynie na telefon alarmowy do dyżurnego Straży Miejskiej, świadczy o tym, że ta formacja jest potrzebna i o tym nie trzeba długo mówić. Kwestia marzenia, czy chciałem zostać strażnikiem miejskim, chciałem pracować z ludźmi. Chciałem pracować w środowisku, które graniczy z prawem, bo tutaj to jest kwestia tego, że posługujemy się na kanwie prawa i to mnie ciekawiło. Kwestia wyboru pracy jako strażnik miejski, myślę, że była stuprocentowo trafiona. Czas na losowanie pytania. Proszę wybrać jedno, przeczytać na głos i odpowiedzieć. Weźmiemy ze środka, żeby nie było. Proszę podać po 3 wady i zalety pracy strażnika. Wady to jest to, że często pracujemy właśnie w dniach czy godzinach, kiedy mieszkańcy odpoczywają, a my wtedy funkcjonujemy w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Tu są święta, to są właśnie takie pokazy airshow, kiedy pracujemy praktycznie tydzień czasu, 24 godziny, 7 dni w tygodniu przed airshow i 7 dni po airshow, kiedy już właśnie pożegnamy wszystkich. Kiedy to rodziny przychodzą z dziećmi na płytę lotniska, czy wychodzą w święta do rodziny. My pracujemy, my jesteśmy do dyspozycji właśnie mieszkańców, że jeżeli coś się wydarzy, to wtedy no, reagujemy. Czyli nienormowany czas pracy. Nienormowany czas pracy, może za wiele powiedziane, po prostu czas pracy, kiedy inni odpoczywają, my jesteśmy do dyspozycji. To są święta właśnie, wakacje, różnego rodzaju ferie, kiedy my musimy zostać w mieście, a inni mieszkańcy po prostu sobie wypoczywają. Jeżeli chodzi o zalety, żeby tak... A to,
Czyli po jednej wadzie i tak, po jednej zalecie, będę się starał tak po prostu dzielić, żeby budować napięcie, może, może się uda. Zaletą to jest właśnie praca z ludźmi, to, że mamy kontakt bezpośredni z różnymi osobami i to jest takie budowanie też pewnej osobowości własnej, czyli na podstawie tych doświadczeń, tych ludzi, z którymi się spotykamy, nieraz są miłe, nieraz mniej miłe, o tych mniej miłych często się dłużej pamięta, bo też kwestia właśnie, czy zmiany podejścia do tego, czy właśnie innej techniki rozmowy, no cały czas się uczymy. To nie jest tak, że stoimy w miejscu, cały czas się szkolimy i łapiemy doświadczenie. No i pozytywne jest to właśnie, jeszcze może do tych pozytywnych, że cały czas się szkolimy. To jest kwestia tego, że i uczymy się zarówno technik obrony, zarówno prawa, jak i przeróżnych innych rzeczy, jak ratowanie życia ludzkiego, co potem w konsekwencji, kiedy wykorzystamy te umiejętności, chociażby podczas ratowania życia ludzkiego i uratujemy to życie, a takie przypadki już mieliśmy z bezdomnymi najczęściej właśnie, kiedy to przy pożarze, czy przy innej sytuacji, czy osoba, która zasłabła na ulicy, bo takie też mieliśmy przypadki, po reanimacji udało się jej przywrócić tętno, funkcje życiowe, no to jest coś, co po prostu na długie lata zapamiętamy, bo udało się za pomocą własnej właśnie tej inicjatywy uratować człowieka i to jest pozytywne. No takich negatywnych to jest takie właśnie mówienie częste, że czy strażnik miejski jest potrzebny, czy nie. No ilość interwencji, skutek tych interwencji i wyniki tych interwencji pokazują, że jak najbardziej tak. Kwestia, myślę, że większość ludzi, która mówi, to jest albo politycznie podyktowane, co my jesteśmy apolityczni, nie wchodzimy w żadne spory polityczne, a po drugie po prostu brak znajomości, czym zajmuje się strażnik miejski. Jakby taką osobę wziąć i zapytać, powiedz mi 5, tak jak na tej kartce pani napisała, powiedz mi 3 pozytywne zalety straży miejskiej i 3 negatywne, jestem w stanie przypuszczać, że ta osoba w 3 w ogóle by nawet nie wiedziała, czym zajmuje się straż miejska. Najczęściej mówią, że ganiamy babcie z pietruszką po targu, no bo to się utarło przez kilkanaście lat, kiedy ta straż miejska ewoluowała, to były lata 90. i tak w większości mentalności ludzi to pozostało, no co jest oczywiście nieprawdą, bo patrząc po rodzaju tych interwencji, tego jak podzielona jest Straż Miejska na jakie referaty, na jakie konkretne predyspozycje, to jest dużo łatwiej o tym właśnie wtedy mówić. To z tych 17 tysięcy, na chwilkę przerwę akurat wymianę tych wad i zalet, spośród tych 17 tysięcy, które kategorie to jest najwięcej takich interwencji? Czego one dotyczą? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę każdy dzień, tak jak mówiłem, jest inny i mamy ochronę środowiska, tu mamy przychodzą... Ale to tak przychodzą, kilka przykładów, jakie to są interwencje? W zależności od tego, jaką mamy porę roku, bo to też od tego zależy. Na przykład przychodzi zima, mamy bardzo dużo interwencji a propos wypalania śmieci przy domowych paleniskach i to trzeba sprawdzić. Przychodzą wakacje, więcej interwencji a propos porzuconych zwierząt, w tym psów i innych zwierząt, które potrzebują pomocy. Dlatego też ruch drogowy jest praktycznie cały czas na jednym poziomie. Tak naprawdę, bo rano, kiedy ludzie wyjeżdżają z osiedli, ten problem przenosi się do centrum. Po południu, wracając z centrum na osiedla, ten problem przenosi się na osiedla, więc tak jakby ten system pracy u nas jest poukładany i wiemy już, że po godzinie 16, kiedy ludzie zaczynają wracać do domów, zaczynają się interwencje właśnie z osiedli, a na przykład ruch drogowy w centrum, wtedy, kiedy ludzie przyjeżdżają do pracy do centrum. Czas na pytanie z innej beczki. Proszę podać inne zastosowanie opony niż to oczywiste. Opony? Tak. Do pływania. Mam małe dzieci, dlatego można oponę tu użyć w wielu różnych aspektach życia. Chociażby z opony można zrobić huśtawkę, co też również się sprawdzało. Wystarczy pas od starego samochodu, opona i świetna zabawa murowana. Czas na szkolną ocenę. Jak pan sądzi, jak pan wypadł na tej rozmowie? Skala od 1 do 6. Ciężko się oceniać samemu, najlepiej pytać osób, które słuchały. Mamy tutaj osoby, które za lustrem siedzą, więc może ich zapytamy w pewnym momencie, jak to wypadło. Tu kolega pokazuje, że 2, ale rozumiem plus 4, czyli 6. To nie jest tak źle. Moim i Państwa gościem był Piotr Stępień, rzecznik prasowy Radomskiej Straży Miejskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Roxana Halabry, do usłyszenia.